Słuchajcie, wczoraj zobaczyłem takie zdjęcie, które mnie dosyć mocno zainspirowało. To jest to zdjęcie. I postanowiłem to zdjęcie odtworzyć, bo nigdy z tego kąta nie robiłem sesji. Ale jest teraz 6:30 rano, jest wcześnie. Jako, że jestem posiadaczem w tej chwili dwóch ciekawych dronów. R2S i Mini 3 Pro. Dużo osób pyta mnie o te drony, który z nich jest lepszy. Dlatego zrobimy bardzo krótką sesję, gdzie zrobię mniej więcej 5 dla Was reprezentatywnych, może 3 zdjęcia i 3 razy po 30 sekund wideo. Może nawet po 20, nie trzeba więcej. Dzięki temu zobaczycie, który z tych dronów Wam się bardziej podoba. Bo ja też jestem w pewnym rozkroku i do końca nie wiem, który jest lepszy. To znaczy wiem, nie chciałbym udzielać takich opinii, które są subiektywne. Jedziemy. A ten materiał powinien Wam pomóc w tym, żeby dokonać wyboru. Pogoda się zrobiła idealna wręcz. Jak byłem w domu, obudziłem się dzisiaj o 5:30. Myślę sobie, kurczę, to będzie fatalny dzień, ale spojrzałem na prognozę i wygląda na to, że po prostu będzie piękny dzień. Ale nie mogłem w to uwierzyć, bo cały czas padało i było zachmurzenie. No i kurczę, zdecydowałem się, jak zobaczyłem pierwsze przejaśnienia o 7:00. Mówię, dobra, jadę. Jadę na pół godziny, zrobię fajną sesję, bo takie światło jest bardzo dzisiaj unikalne. Są pojedyncze, piękne, jasne chmury, a jednocześnie powietrze jest też bardzo przejrzyste po deszczu. Są mega warunki do tego, żeby zrobić przepiękną sesję. Startujemy. Wzniosę się mniej więcej na jakieś 30-40 metrów. Stamtąd już nie będzie nas w ogóle słychać. Ale słońce, co ciekawe, jest już bardzo wysoko. O tej porze. Jest godzina 7:30 mniej więcej. A słońce jest mega wysoko. Muszę polecieć jeszcze do przodu. I dopiero postaram się opuścić. Ale jest bardzo przejrzyste powietrze dzisiaj. Fantastyczne po prostu. Genialne jest to powietrze. Żeby nie wleciał w jakieś drzewo. Jestem na 40 metrach, ale tutaj są drzewa. Mam było zrobione mniej więcej. Troszkę i. Jestem już bardzo bliski tego kadru. Okej, mam to. Dobra, mniej więcej to jest ten kadr. Jestem mniej więcej w tym miejscu. Teraz pytanie, co ja mam pod spodem? Mogę się spokojnie obniżyć. On był zrobiony z niższej wysokości, z mniejszej wysokości. Mniej więcej tak. Tak jak teraz. I to jest ładny, bardzo kadr. Podoba mi się. Troszeczkę w bok. Dobra, popatrzmy jeszcze na relację. Tak jak teraz. Zrobimy sobie teraz zdjęcia, foto. Najpierw single photo. Dobrze. Następnie, żeby sobie odróżnić zdjęcia od filmów, to przejadę w 4K50 w normalnym do przodu. I troszeczkę do tyłu. Dobra, to jest dobry kadr i teraz zrobimy sobie. Teraz sobie zrobimy 48-megapikselowe zdjęcie. I teraz sobie zrobimy jeszcze kawałek wideo, żeby odróżnić je od siebie. Jak nagrywam sam, dużo bardziej praktycznie jest mi zrobić to tak, że sobie faktycznie nagrywam kawałek wideo i dopiero zdjęcia, bo wiem na przykład, że sekwencja AEB mi się nie pokryje. Pięknie jest. Przechodzimy dalej, tak żeby skały było widać. Za chwilę nagram jeszcze tylko w kolorze Disney Like i to wszystko. Teraz zrobimy sobie 5 AEB. I
to byłoby tyle, co chciałbym zrobić. Super jest, naprawdę. Zmieniamy teraz kolor na Disney-like. Kamera. Tak jest, tak jak teraz. I lecimy do przodu. Fantastycznie. Wygląda na to, że chciałbym wlecieć w zamek, ale de facto mijam go dosyć mocno. Dobra. I to samo w kolorze normalnym, tylko w drugą stronę. Zablokujemy sobie balans bieli. To jest ważne. Manualny, tak jak teraz, na 6000. I możemy jechać. Bo jak zamek pojawi się w kadrze, to zupełnie zmieni nam się balans bieli. Tak jak teraz jest fantastycznie. Można ten obraz też zwolnić. Wygląda to genialnie. Dobra, będę zmieniał drona i polecimy teraz drugim. Tu jest super sprawa. Słuchajcie, mamy już w powietrzu R2S. Ten dron jest o niebo głośniejszy od tego, co prezentuje nam Mini 3 Pro, więc porównując je, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim jedną rzecz, a mianowicie to są zupełnie inne drony. Gabaryty to jest jedna rzecz, druga odporność na wiatr, które trzeba wziąć pod uwagę. No i trzecia sprawa, która jest mega ważna, on jest dużo, dużo głośniejszy. Przełączymy sobie teraz w tryb zdjęciowy. To, co mogę powiedzieć, że tam był jaśniejszy, mam wrażenie, obiektyw. No dobra. Tutaj będziemy sobie robić zdjęcia. Pytanie brzmi, jak ja tutaj byłem? Ja byłem tutaj niżej, na pewno. Dużo niżej tu byłem, ale gdzieś w tej okolicy. Mamy tutaj też szerszy. Pole widzenia jest szersze, bo to jest ekwiwalent bodajże 22 mm, jak pamiętam. Jest inne tutaj zdjęcia wychodzą po prostu. W tym momencie. Dobra, zobaczmy, bo mam tą samą kartę pamięci. Czy on mi zczyta to? Zczyta. Pierwsze zdjęcia, jakie robiłem. Dobra, widzę, co tutaj na nim jest. Takie zdjęcie jak teraz. I to będzie single photo. Na razie. Kadr jest bardzo podobny. To jest pierwsza rzecz. Następnie sobie zrobimy wideo. Ojojoj, jak on tutaj przybliża mi w tym, a w 4K25 nie przybliża. Dobra, robimy sobie wideo, tylko chciałbym zablokować tutaj pewne parametry. Balans bieli, to jest najważniejsze. Manualny, tak jak teraz. I lecimy. Obiektyw jest troszkę ciemniejszy, z tego co widzę. Ale za to dron... Na tym wietrze on się bardzo ładnie układa tutaj. Dobra, zrobimy mu piękne takie ujęcie, a wrócimy sobie. To był D-Log, teraz będzie normalny. Mam wrażenie, że D-Log powinienem też mocniej doświetlać. A jak się. No. Fajnie wychodzi stąd. OK. Mamy sekwencję. Teraz zobaczę sobie tylko, czy ja mogę się przesunąć delikatnie w prawo. Mogę. Nic mi tu nie grozi. Mniej więcej tak jak tu. Tak jak tutaj. I zrobimy sobie teraz foto. I zrobimy sobie foto ALB. 5 zdjęć. Jeden i drugi dron jest dobry. Ten jest głośniejszy, ale za to jest odporniejszy na wiatr. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że tutaj są bardziej, pomimo że
pomimo że ten nazywa się R, a tamten Pro, to jednak ja mam wrażenie, że no ten jest bardziej Pro, że R jest jednak trochę bardziej Pro. Teraz chciałbym profil płaski, czyli D-Log, i wrócimy sobie jego bardziej do świetle na plus 3, zobaczymy co się stanie. Czyli całą sekwencję chciałbym zrobić w 50 klatkach na sekundę. I teraz przechodzimy tak do tyłu i delikatnie jestem w 4K w 50 klatkach. Teraz idę wyżej i to już będzie piękne ujęcie teraz. Wystarczy. Tak jak to. Fantastyczne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sprawy na gorąco, które zauważyłem, przede wszystkim tak, R2S jest dużo głośniejszy, dużo głośniejszy. 250 metrów to była ta odległość, z której było go słychać, także sporo. Mini 3 słychać z 30 metrów, także to jest mega różnica, szczególnie dla ludzi, którzy przy ludziach chcą nagrywać albo focić, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie osób. Oczywiście R2S jest bardziej odporny na wiatr, bo to było widać, ale na szczęście Mini 3 Pro też sobie radzi, więc tutaj ja bym powiedział, że przy niektórych ujęciach filmowych widać to, ale nie ma to aż tak bardzo dużego wpływu, bo on sobie też radzi z wiatrem, to jest druga rzecz. Jeżeli chodzi o wideo w 4K w 50, tutaj jest krop, tutaj tego kropa nie ma. Mamy tutaj też zdjęcia 48 megapikseli. Ta matryca jest trochę inna, bo to jest matryca jednocalowa, tutaj jest 1/1/3 cala. Tutaj mamy układ quad Bayer, o czym DJI też nie mówi, że poszczególny mały piksel jest naprawdę mały. Tutaj mamy pikseli mniej, bo jest tylko 20 megapikseli, tutaj jest 48 megapikseli. I tutaj mamy piksele 2,4 mikrometra, a tutaj będzie pewnie o połowę mniej tego, prawda? Czyli tak naprawdę piksel będzie 4 razy mniejszy. A więc jest trochę takich motywów, które są tutaj się równoważą, ale jeden i drugi dron są naprawdę świetne. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie wykorzystać. Tu jest profil płaski typowo, jest też profil HLG. Tutaj mamy już profil półpłaski, pomimo że jest nazwa Pro, bo tutaj mamy Disney Lake. Tu jest 10-bitowy kolor. Tutaj twierdzą, że być może jest ten 10-bitowy kolor. No i cyrk, nie? Chcą sprzedać tego drona. Taka jest prawda. Jeżeli chodzi o aparaturę, można przepinać się z tej N1. Ja zostanę przy tej N1 i chyba sprzedam swoją aparaturę DJI RC. Z tego względu, że niestety, ale DJI RC nie zapewnia mi nagrań z dźwiękiem i w wyższej rozdzielczości w nagrań ekranu. To jest podstawowa sprawa. Poza tym obsługuję tylko małego drona. Więc ja nie będę zabierał ze sobą 10 aparatur, skoro mogę wziąć ze sobą jedną i do tego iPada i wszystko mam fajnie zgrane, nie potrzebuję żadnej dodatkowej kolejnej karty pamięci, na nic mi ona nie jest potrzebna. Ogólnie jestem zadowolony zarówno z jednego modelu, jak i z drugiego. Kwestia wykorzystania, kwestia uprawnień też, bo jak widzicie tutaj jest poniżej 250 gramów. Tutaj mamy drona, który waży 570, bodajże prawie 600 gramów. Więc tu jest też kwestia tego, co będzie po okresie tym przejściowym. Fakt, że jeszcze mamy rok dodatkowy, czyli właściwie 1,5 roku od teraz, ale mimo wszystko, co będzie po okresie przejściowym, bo być może R2S można będzie latać dopiero w A3, czyli 150 metrów od ludzi i zabudowań, czy od zabudowań. Więc to jest też taka kwestia, którą warto rozważyć. Cena jest dosyć zbliżona. Porządniejszy wydaje się być R2S, ma więcej akcesoriów dostępnych w tej chwili. Całość jest bardziej dostępna, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, nie ma nic, nie ma dodatkowych akumulatorów na początku, nie ma zestawów combo, nie mamy filtrów, ja musiałem tutaj doklejać metodą chałupniczą filtry z Mavic Air, więc kwestia decyzji, prawda? Ale do podróży, do latania bliżej ludzi w takich miejscach, które są atrakcyjne turystycznie, czyli tam, gdzie wiele osób lata, nie tworząc tematy na zlecenia, to bym powiedział, że Mini 3 Pro. Jeżeli myślimy o tematach na zlecenia, to bym powiedział, że bardziej R2S, bo samo to, że właśnie ma ten profil D-Log, to już mu dużo daje. Jakoś ujęć ocenicie sobie sami. Dla mnie jeden i drugi obrazek jest super. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do tego. Może miniakiem bardziej targa wiatr i to jest
jedyna taka kwestia. Natomiast przy ujęciach wieczornych jeszcze trzeba przetestować. Myślę, że to będzie temat na kolejny film, który zrobię. Ale to bym się wybrał już do większego miasta i tam zrobił w okolicach właśnie zmroku ujęcia wieczorne. Dajcie znać w komentarzu. Mam oczywiście dla Was prezent w postaci darmowego warsztatu, jeżeli ktoś zaczyna przygodę ze swoim dronem, ale też mam szereg swoich opracowań i produktów cyfrowych w formie opracowań, przewodników, wideo. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo ten kanał się mocno ostatnio rozwija. Mamy fantastyczny czas i trzeba to podtrzymać. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć!